Joanna, jak długo czekałaś na ten film? Jakieś pół godziny, jak siedzieliśmy na ławce i jadłam ser. A wcześniej to czekałam od ostatnich Avengersów. Dlaczego od ostatnich Avengersów? Czyżbyś chciała komuś rzucić spoilerem? Nie, dlatego, że wtedy się dowiedziałam, że jest taka postać jak Kapitan Marvel i że będzie ją grała Brie Larson i że to będzie w kinach 8 marca i sobie pomyślałam, że to super i... Dlatego na ten film poszliśmy 7 marca i 9 marca, a 8 nie. Bo 8 marca miałam inne sprawy na głowie. If you know what I mean. know. Słuchajcie, wyszliśmy właśnie świeżo z drugi raz z seansu, znaczy świeżo drugi raz w tym Świeżo czasie. drugi raz, No no. właśnie. Wyszliśmy właśnie z drugiego seansu naszego Kapitan Marvel. Obejrzeliśmy sobie ten film z radością. Udało nam się zrozumieć pewne rzeczy. No, za pierwszym razem. No. I w sumie moglibyśmy trochę porozmawiać, no dlaczego to jest tak bardzo kontrowersyjny film? To jest Dlaczego? kontrowersyjny film? No, same mi podsyłałaś, że wielkie kontrowersje, wielka gówno burza, bo kapitan Ale feministka. to nie, tylko ty mi powiedziałeś, że jest gówno burza w Stanach, dlatego że Brie Larson powiedziała, że chciałaby, żeby bardziej zróżnicowane osoby przeprowadzały z nią wywiady i chodziło tu o to, żeby to nie byli tylko bieli mężczyźni heteroseksualni, tylko o No. to, żeby też pojawiły się inne osoby reprezentujące różne, czy to mniejszości etniczne, czy nie tylko mniejszości etniczne, ale też inne osoby. I kilka osób sobie to zinterpretowało w taki sposób, że ona ma coś do białych heteroseksualnych mężczyzn, co ja skomentowałam w taki oto sposób, że chyba trzeba mieć nasrane, żeby to tak zinterpretować. No tak, bo to, jak ci już zresztą powiedziałem, to była gówno burza, typowo, no ale faktycznie wielkie oburzenie się zrobiło i przez to też prawdopodobnie nie ma 100% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, tylko 86, jeśli dobrze pamiętam, wczoraj było. No, no to jest, że tak powiem, dość dziwne, no bo to, że mamy drugi film z bohaterką, superbohaterką, tak? Komiksowy w ogóle. Jakikolwiek w tym wieku, powiedzmy, no bo nie liczymy tych wszystkich Elektr, Catwoman z Halle Berry i tak No dalej. bo to jest odcięte grubą krechą i to raczej były filmy, No. którym ciężko byłoby wystawić dobrą recenzję, Tak. które mogłyby sprawić, że jakiś wielki zapaleniec głęboko zboczony pójdzie do kina, żeby popatrzeć sobie na Halle Berry w lateksie, ale trudno traktować te filmy poważnie. No właśnie, a tutaj mamy drugą po Wonder Woman. Taką bohaterkę z krwi i kości, i to taką, która prawdopodobnie dużo namiesza w komiksowym świecie, tak? Czy Przynajmniej tym kinowym. pytanie, czy bohaterka z krwi i kości jest tutaj, czy to nie jest takie kontrowersyjne, bo też ja czytałam takie opinie, że to jest Mary Sue. No nie dziwię się, bo u Kapitan Marvel trudno znaleźć jakiekolwiek wady, tak? Że czasami ją No, ponoszą emocje. Wow. ale ponoszę mam emocje w taki fajny sposób. Chciałoby się powiedzieć w taki fajny chłopacki sposób, ale to byłoby chyba bardzo niestosowne w stosunku do tego, jaki wydźwięk ma ten film. Właśnie, że on nie jest chłopacki, to znaczy, że ona może być dziewczyną, która zachowuje się w sposób niestereotypowo kobiecy, ale jednocześnie nie jest chłopacka. No tak, ale najlepsze jest to, że ja mam wrażenie, że ta bohaterka bardziej do mnie przemawia niż ci niektórzy herosi marvelowscy, którzy byli tacy super macho i w ogóle kobiety mu nie I nie wybaczą, kobieta nie? mu wybacza, No nie? dokładnie. Ale o czym my tutaj? No, wszedł to film kin, mister. Mister! Kin, mister. Tak to masz. Delikatnie mówiąc, mi się pomieszało, na pewno. No ale Mamy w kinach Kapitan jesteś Marvel. mężczyzną, jesteście po prostu stereotyp. I tak to wytnę, więc Jesteście już głupsi. nie musisz ten. Mamy w kinach Captain Marvel. Mamy wreszcie ten super wyczekiwany film. Pojawiają się recenzje, nie recenzje, ale co Ale jest chyba dla nas mniej wyczekiwany najfajniejsze? niż Wonder Woman było, prawda? Chyba tak, no bo mimo wszystko Captain Marvel jest druga. Już nie musi być rewolucyjna, bo tworzy ją kobieta, jeszcze w dodatku reżyserka. Tutaj nic nam nie powie reżyserka i reżyser, bo to była dwójka. Ale co mnie bardziej rozwaliło, w ten film jest zamieszanych 7 scenarzystów. 7. Plus ktoś tam jeszcze jakieś tam rzeczy robi w ogóle. Materiały do scenariusza, plus komiks oczywiście. No bo Wonder Woman nie wyszła. Jak nie wyszła? No Wonder Woman nie wyszła.
moim zdaniem to się nie udało. No moim zdaniem się udało. Jak najbardziej. To był bardzo pozytywny film. Oczywiście bez szału, szczególnie z końcówką. Ale właśnie, ale bez szału. No, ale to przepraszam bardzo. To ja tutaj będę też mówił, że Kapitan Marvel wyszła bez szału. O, nie wiem. O czym to jest w ogóle historia? O Carol Danvers. A właściwie o, jak się dowiadamy na początku, Verse. Czyli kobiecie, która służyła... No nie, no powinniśmy to mówić, bo to jest w tej postaci od zawsze. Że ona... jest lotniczką. Pilotką. Pilotką lotniczką, wojskową. Poznajemy ją, kiedy dręczą ją jakieś skrawki wspomnień z przeszłości, bo poznajemy ją, tak, poznajemy, w takich okolicznościach, że jest na planecie... Hala. Tak, i jest przedstawicielką, jest stawiana na równi z rasą Kree. Tak jest. I służy tam, ma być wojskową, czy właściwie już jest, tam dochapała się tego stanowiska, że walczy razem z w ekipie na przykład z takimi tam ludkami, których znamy z innych części galaktyki marvelowskiej, bo pojawia się tam jeden pan, który ścigał Star-Lorda. No, dosyć, że tak powiem, znane powiedzmy twarze. No i ona ma jakieś ewidentnie ze sobą problemy podczas jakiejś tam misji. Przez przypadek trafia na Ziemi i odkrywa tam swoje, w sumie nie powiem, że dziedzictwa, aczkolwiek cisnęło mi się na no właśnie trochę z tym mam problem, że to idzie bardzo łatwo. No, oczywiście, że idzie bardzo łatwo, ale to jest i tak, jak mam wrażenie, jeden z takich pierwszych biopików, czyli tego, że musimy jakiegoś bohatera przedstawić szerszej publiczności, bo po raz pierwszy się pojawia, no to takich filmów było cała masa, tak? Bo był Iron Man, był przecież Doctor Strange, Ant-Man, no w sumie Black Panther już miał troszeczkę łatwiej, no ale to tam inna sprawa. I tego typu filmy zawsze są takie pierwsze, takie pokazujemy tego bohatera i zawsze odwalamy ten sam film. Znaczy, będzie dosyć wesoło, będą fajne dialogi, będzie troszeczkę losowy przeciwnik, taki, który jest odbiciem głównego bohatera. No, Marvel sobie wyrobił po prostu taką już sztancę, od której odbija te filmy i leci na czym? Albo na humorze, albo na fajnych aktorach, którzy sobie dobrze radzą, albo na relacjach między postaciami. I te trzy rzeczy tutaj na fantastycznie tak, grają. I to się wszystko składa na tak zwany fan potencjał. No tak, okej. Okay. Ty to tak nazywasz, no? Ja to tak nazywam. Dlatego, że trudno mówić o tym, żeby te filmy były rewolucyjne. Oj, nie, nie. Te filmy nie są zaskakujące, nie są odkrywcze, nie są rewolucyjne, ale są niesamowicie fajne. Tak, one mają swój czas, powiedzmy, znaczy trafiają w target, powiedzmy, nie? Ale chodzi tutaj o to, że ten potencjał fajności sprawia, że te filmy chce się oglądać, że ty chcesz oglądać je jeszcze raz i w kółko, i jeszcze raz, i idziesz na kolejny film. A w przypadku tego, co sobą reprezentuje DC, ja też przyznaję, że mam zdecydowanie mniejszy kontakt z tym, co robi DC, ale te filmy nie mają takiego fan potencjału, bo właśnie tego zabrakło moim zdaniem też Wonder Woman, że ta bohaterka była, no ona była spoko, ale to nie było przekroczenie tego progu fajności, którego ja bym oczekiwała, żeby film, który należy do gatunku, który w gruncie rzeczy wcale nie jest mi jakoś szczególnie bliski, dopiero teraz to sobie odkrywam, bo jeszcze 2 lata temu spokojnie mogłabym się zaliczać do grona osób, które gardzą takimi filmami i nie chodzą na nie, to te filmy Marvela tym swoim potencjałem fajności, tym takim fanfaktorem sprawiły, że ja zostałam kupiona i że chcę je oglądać. No i troszkę było tego już na przykład w Aquamanie, jak mówimy o DC. Prawdopodobnie będzie tak. Taki Shazam troszkę, nie, że oni próbują pokolorować ten świat bardziej, bo pozostałe filmy DC, z takim sztandarowym przykładem byłyby pewnie wszystkie filmy, w których występuje Superman, one są takie bardzo mroczne, takie poważne, aż idzie, no, wiesz co zrobić, bo to jest takie mroczne i... Batman Nolana jest zupełnie inny, nie? Tylko, ale... że to się nie dolicza jako DC Universe, nie? No wiem, to jest po prostu bohater wzięty z DC, a tak naprawdę to są te Batmany Nolana, one są bardziej trochę na pograniczu kina psychologicznego, thrillera, niż takiego kina stricte komiksowo superbohaterskiego. No tak, no wszyscy się zachwycili tymi filmami, myśleli, że może to będzie jakiś stały trend właśnie w DC, ale to był taki jednorazowy strzał, znaczy hat-trick, tak? No bo trylogia, no ale nie poszli za tym, no i zobaczymy, co teraz, no bo zmieniają to, tak? Teraz Aquamana dostał James Wan, czyli gość od obecności,
który zrobił co chciał w tym Aquamanie, no i wyszło jak wyszło, ale w tym już ten twój fan potencjał był, tak? Tak, zdecydowanie. No właśnie, więc zobaczymy jak to będzie, a tymczasem wracamy do Kapitan Marvel, bo odchodzimy daleko bardzo. Ta historia, jak już zresztą wspomniałaś, ona jest fajna. Fajnie się ogląda, 2 godzinki w kinie mija szybko. I teraz tak. Tak, poszczególne rzeczy, które tutaj powinniśmy, że tak powiem, podjąć. Brie Larson jako Kapitan Marvel. Sprawdza się? Moim zdaniem bardzo. No kurde, ona jest idealna do tej roli, nie? Ja bym to... Ja ją w tej roli jem łyżkami i powiem szczerze, że jestem tym zaskoczona, dlatego że ja poznałam Brie Larson jako aktorkę odgrywającą główną rolę w filmie Pokój. I gdzieś tam miałam ją sobie osadzoną jako taką aktorkę, której amplua jest właśnie takie dramatyczne do kina psychologicznego. A w tym filmie sprawdziła się niesamowicie. Ukazała mi się jako osoba z ogromnym poczuciem humoru, z takim flow. To znaczy, ja wiedziałem, że to jest dobra aktorka i o to się trochę nie bałem, aczkolwiek zwiastuny przyznaj, nie były zachęcające. No, bez szału. No właśnie, bo też wiele osób miało zarzuty do tego zwiastunu przede wszystkim, że tam się Brie Larson w ogóle nie uśmiecha. Że ona nie gra w tym filmie. Co w samym... to znaczy, że się nie uśmiecha? To znaczy, że ona cały czas ma taką samą twarz, ona się powstrzymuje i tak, że ona nie gra właściwie w tym, nie? Ja to w pewnym sensie rozumiem, ale najlepsze jest to, że ten film odpowiada, dlaczego tak jest. To znaczy, on to jest tak jakby, mam wrażenie, że specjalnie przez Marvela przygotowany trailer był, tak? Wydaje żeby się, pokazać że tak, tą wersję, swoją, nie? Swoją drogą zarzut... Po pierwsze, aktorki związanej ze środowiskiem feministycznym, która gra w filmie, który też ma taki takiego feministycznego ducha, że się nie uśmiecha, jest moim zdaniem takim totalnym strzałem w kolano. Ale, ale okay. Słuchaj, no to jest mimo wszystko film na podstawie komiksu, który dużo ludzi naprawdę lubi, postać Carol Danvers w komiksach. No i wiedzą, że to jest ta taka postać właśnie Kapitan Ameryka w wersji żeńskiej, tylko że nie jest odbiciem dokładnym, tylko faktycznie jakoś tam swój charakter ma. No tutaj z tym charakterem może niekoniecznie, ale to cały czas jest osoba, za którą my chcemy pójść, bo ona, ona jest... Ja chcę być Kapitan Marvel, ja chcę być Carol Danvers. I masz już Rudego Flerkena. Mam. Kota znaczy. Bo koty nie są tym, czym się wydają. If you know what we mean. Tak, kto widział, ten wie, nie? Pozdro dla kumaty. Dokładnie. Dobra, ale druga rzecz. Ja się bardzo bałem tego i drugi seans mnie utwierdził w tym, że ja się słusznie bałem. To znaczy zapowiadano ten film, że on będzie takim prequelem do MCU, powiedzmy. To znaczy mimo wszystko to jest postać, która zainicjowała, powiedzmy, pomysł Avengersów. Tak. To... I było wiadomo, że to się będzie rozgrywało w latach 90. I ja się bałem, że w tym filmie będzie za dużo tego... tych 90-sów, tych lat 90, że to będzie takie, wow, stare komputery, to wolny internet. To są dwie sceny z komputerem. No ja mam wrażenie, że tego jest i tak za dużo. Znaczy, no właśnie nie. Moim zdaniem ten film jest fajnie 90-sowy. On ma na początku tak, potem staje to męczące, przerywają i znowu wracają. To jest takie... 90-sowy jest fajny w muzyce. To muszę przyznać, naprawdę. Jest bardzo fajnie wykorzystany soundtrack do wszystkiego. Ale... No te żarty z ładowaniem się pod długo internet. Ale to jest dwa razy. No i raz za dużo, no. Moim zdaniem nie. Jest jeszcze pager ultra nowoczesny. No nie wiem, no mi to jakoś tak zgrzytało dość mocno. Moim zdaniem zgrzytało ci dlatego, że ty szedłeś z tymi obawami już do kina. No dobra, no na pewno ma to jakieś znaczenie, tak? To nie będę ukrywał. Kolejna rzecz to było odmłodzenie Samuela L. Jacksona. Ja zobaczyłem tuż przed seansem, że to nie jest jakieś CG, tylko oni mu faktycznie nakładali taką maseczkę zieloną, to formowali i on zakładał taki hełm w sumie, przyklejano mu tam jakiś ten i on faktycznie... A nie wystarczyło klamarką na karku? No widzisz, nie. Ale może dlatego jest taki kwadratowy, nie wiem, zauważyłaś na filmie. Ale to się sprawdza fantastycznie. Trochę tak, bo gdybym ja tego nie widziała, to znaczy, okej, Samuel L. Jackson też jest aktorem, który się starzeje z większą godnością niż Jack Nicholson, więc... Oj, nie jest to trudne. No, więc... No kurczę, ja tego tak nie zauważyłam. Nie, znaczy ja to uznaję za plus. Bo tutaj naprawdę dobrze to wygląda. To znaczy, nie mam w ogóle wrażenia, że twarz Samuela L. Jacksona jest jakaś sztuczna czy coś takiego. Nie. On jest innym Nickiem Fury'm.
niż tym, których znamy z Avengersów. Bo to nie jest ten poważny koleś, który nigdy nie żartuje, tylko wręcz przeciwnie. Bawi się z kotkiem, on sobie pożartuje, tutaj będzie się tam zgrywał z Danvers. On jest super, on ma w ogóle chemia między tymi bohaterami. Tak. Tak. I to, jak oni naturalnie tę chemię uzyskują, jest niesamowite w tym filmie. I wydaje mi się, że choćby dlatego warto pójść. No bo to w film. Pewnym momencie staje się takie buddy movie trochę. Tylko, że buddy tutaj nie pasuje płciowo, tak? Tak. A to jest dwóch gliniarzy, którzy wyruszają po prostu i mają misję do załatwienia. Tylko, nie macie przekroczonej pewnej granicy, która jest w bodyguardzie zawodowcu. No to jest inny film, tak? Ale jest tutaj po prostu takie, okej, znamy się, nie? Wiemy, kim jesteśmy tutaj, nie? Ty wiesz o mnie, że ja nie jem tostów i tak dalej. No jest coś takiego, że bardzo szybko faktycznie łapią tą chemię. I to faktycznie nie tylko pomiędzy Samuelem L. Jacksonem i pozostałymi, powiedzmy, ale I też na przykład... Właśnie to jest moim zdaniem coś takiego, co bardzo często było wykorzystywane w filmach takich policyjnych, z lat 90. Bo właśnie to, co jest w tym filmie fajne jeszcze, to nie jest tylko tak, że kręcimy film, którego scenografia jest nawiązaniem do lat 90. Tu tego prawie nie ma, nie? Poza tą sceną pierwszego lądowania na Ziemi. Ale to jest film, który trochę jest nakręcony w takim duchu, jak kręciło się filmy w latach 90. Tak, 100%. Z tym bonusem, że nie mamy kartonowych efektów specjalnych. No, do efektów specjalnych jeszcze dojdziemy chyba. I to jest w tym filmie świetne. Okej. Okay, dlatego, że jestem dzieckiem lat 90. i łatwo mnie w ten sposób kupić. Nasze pokolenie, powiedzmy. Tymczasem. To jest inne pokolenie niż ja już. No, nie narzekaj, jest tak. Oczywiście, kiedyś to było, nie? W 90-sach to było dopiero. Oj, a potem chodziliśmy na kremówki. Ja wiem. Ostatnia rzecz, o której jeszcze chciałem powiedzieć, to jest Ben Mendelsohn. To jest ten aktor, który na początku jest panem Kellerem, a później odgrywa ważną postać z rasy Skrulli. Mhm. I to jest aktor, którego my kojarzymy z dokładnie takich samych ról. To znaczy on we wszystkim jest zupełnie taki sam. On był w Robin Hoodzie, grał taką samą postać jak Kellera. Ten główny zły, i ona teraz robi bardzo skrzywioną minę, bo nie kojarzy gościa w ogóle. Główny zły? No główny zły w Robin Hoodzie początek. A, główny zły, to jest on? No to jest ten sam gość. Ja myślałam, że ten gość, co gra tego z króla w tym, to jest ten sam, który grał Hellraisera. Nie, żartuję. Oh Jesus. Nie, okej. On grał dokładnie... Tylko się postarzał, się pomarszczył. On grał identyczną postać w Star Warsach. Tam co prawda jako generał, teraz nie pamiętam jak się dokładnie nazywał, zabijcie mnie. Grał dokładnie taką samą postać, taki czarny charakter, który po prostu się marszczy i knuje większą intrygę niż świat. A tutaj się z tym fantastycznie bawi, absolutnie. No. Znaczy jest zdecydowanie fajna sprawa i pomaga mu w tym, o dziwo, scenariusz. Bo jak na początku pokazano zdjęcia tych Skrulli, jak oni wychodzą na plaży, to oni wyglądali strasznie plastikowo. Ja się bałem, że to będą postacie takie ufolutki z Power Rangers troszkę, bo to w tym filmie troszkę Power Rangers można znaleźć, ale takiego fajnego Power Rangers. A tutaj wątek Skrulli i wojny Skrulli jest raz, że dosyć zaskakujący. Co prawda przy drugim sensie, jak już wiedziałem, do czego to zmierza. To się zupełnie inaczej to ogląda. To widać też takie elementy, że oni już dali wcześniej taki foreshadowing tego, co się wydarzy, nie? Ale to jest bardzo fajne rozwiązanie, bardzo fajny wątek. Tak. I są w tym filmie dwie ważne rzeczy ideologicznie, które nie są nachalne, które nie są rzucone łopatą, które są pokazane w prosty sposób, który może dotrzeć do prostego człowieka. I jest to feminizm, który jest tutaj bardzo spoko. I jest wątek uchodźstwa, który też jest bardzo spoko. Tak, to są takie wątki, które są... I tego, jak można kreować i jak można manipulować postrzeganiem pewnych grup, nie tylko społecznych, ale i etnicznych. Mhm. Tak, właśnie do tego wydaje mi się, że chciałem zmierzać też, bo to, co ty mówisz, że one są takie nienachalne, ja bym powiedział, że one są... Jak ktoś będzie się chciał doczepić, to się i tak doczepi. No nie oszukujmy się, to zawsze tak jest z tymi tematami, nie? Ale jak ktoś idzie bez tego, że wie, że afera i w ogóle kapitan feministka, to się przyjmuje z takim uśmiechem, takie, no okej, macie rację.
To właściwie nie ma takiego jakiegoś wielkiego Tak, sposobu, bo tu nie? chodzi o to, że to wszystko jest uzasadnione emocjonalnie i logicznie. Nie jest tak, że po prostu nagle ci wjeżdża baba z wąsem i mówi, że... Chce pracować w kopalni. Że chce pracować w kopalni i przez cały film będziecie mieli wałkowane krowie na rowie, feminizm super, nie feminizm nie super i w ogóle walić patriarchat. Tu w ogóle nie o to chodzi. No. Tu chodzi o to, że bohaterka jest wrzucona do takiego, a nie innego świata, ma takie, a nie inne przekonania i pasje i ma prawo je realizować. Tak, jeszcze, ja przepraszam, że to powiem, ale to jest istotne, szczególnie w kontekście tego, jakie filmy z superbohaterkami do tej pory były. Tu nie ma wątku romantycznego. No. To znaczy, nawet w Wonder Woman był ten Chris Pine, który tam, no. Cześć, w ogóle, no, jesteś piękna i w ogóle. Blink, nie? No, a tutaj nie, tutaj mamy przyjaciółki, mamy kumpli i w ogóle jest super i w ogóle nie czujemy jakiegoś braku i to tak, jest i fantastyczne. Fajne... Seksualizacji też nie ma w ogóle w tak, tym filmie. To jest fajne, ale wiesz co, wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że być może Brie sobie wywalczyła pewne rzeczy w tym filmie. Nie, nie, z tego co nie? wiem, to już Kevin Feige zapowiadał, że to nie będzie taki film w tym fajnie. Pierwszym kostiumie Kapitan Marvel w tej, ja powiedziałem bikini, ty mnie słusznie ten, że to był jednoczęściowy strój po prostu, nie? Z szarfą. To już nie ten rejon w ogóle, znaczy, nie? Wydaje mi się, że gdyby ten film szedł w taką stronę, no to też nie byłoby takiej obsady aktorskiej, nie? Bo tutaj ona by na to nie poszła, na pewno. Raczej nie. No i w tym filmie fajne jest to, że tutaj nie jest ważne to, jakiej płci oni są. Mhm. Znaczy to, w pewnym sensie jest, ale to jest takie pozytywne. Znaczy dwa razy się pojawia to, że tam szukamy tej dziewczyny, ale później w tej relacji Samuela L. Jacksona i... Zaraz będę mieszać znowu, nie? Samuel L. Jackson i Carol. To jest w ogóle bez znaczenia, jakiej oni są płci. No. Oni po prostu nawiązują relacje. Później, kiedy on rozmawia też z tą przyjaciółką Carol, to też nie ma znaczenia. Oni po prostu ze sobą normalnie rozmawiają. No, ale tak to powinno działać w zdrowym filmie. Mają normalne relacje i tak to powinno... Filmie, no właśnie. Dobrze, chwalimy i chwalimy. A czy mamy na co narzekać? Ja mam dwie rzeczy. 2,5. Nie wiem, ja nie chcę narzekać na ten film, on mi się bardzo podobał. Wiele razy było tak, że się prawie popłakałam w taki fajny sposób, że bardzo ten film jest przeznaczony moim zdaniem do takiego emocjonalnego odbioru, ale nie takiego historycznego podejścia do tego filmu. Tylko czegoś takiego, że ten film oddziałowuje na twoje nerwy. Nie tak jak horror to robi, czy tak jak to robi film psychologiczny, tylko bardzo fajnie bawi się swoimi emocjami. I to jest w sumie coś, co można odebrać jako wadę. To znaczy, chodzi mi o to, że ten odbiór emocjonalny powoduje, że ty oceniasz ten film wyżej niż on na to zasługuje. I ja się zawsze tego strasznie wzbraniałam, ale ten film robi to w tak fajny sposób, w tak świadomy sposób, że wydaje mi się, że tutaj podejście emocjonalne do tego filmu i wystawienie oceny na podstawie emocji, jakie ten film w nas wzbudził, jest na miejscu. Mam nadzieję, że uzasadniłam to. Tak, to znaczy, jeśli u mnie chodzi, no to wiesz, że ja się nie wzruszam raczej na filmach. No wiem, bo to nie chodzi też o to, że jest kilka scen, że się wzruszyłam, tylko o to, że właśnie, że byłam doprowadzona do czegoś takiego, że no, ja mam coś takiego, że na przykład widzę zwierzątko i ojejku, mam łzy w oczach. To nie chodzi o to, że mi jest smutno nagle czy coś, tylko po prostu pewne rzeczy są tak nam pokazane, że oddziałują na pewne obszary w mózgu, i wywołują u ciebie określoną reakcję. I tak też było ze mną na tym filmie. U mnie niekoniecznie. Do tego chciałem po prostu dążyć. Taki bardzo ładny moment jest przede wszystkim przed filmem, nie? Kiedy logo Marvela się składa ze Stana Lee. To jest takie bardzo, bardzo sympatyczne i myślę, że to wszystkim jakoś takie cieplej zrobiło na serduszku, to na pewno, nie? Ale no ja niestety muszę ponarzekać na dwie rzeczy. No to se narzekaj. To znaczy, na efekty specjalne. Ja wiem, że ten film nie miał wysokiego budżetu, ale szczególnie trzeci akt, no jest taki świetlisty troszkę właśnie jak z Wonder Woman, gdzie tam było wum, wum, świetliste światło, wum, wum, promienie. Takie pitu-pitu troszkę, szczególnie, że to idzie w parze ze scenami walki.
akcji właściwie, które nie są tutaj jakoś specjalnie wybitne. Są momentami Ale moim pomysłowe. zdaniem to jest uzasadnione tym, jakie ma supermoce Kapitan Marvel. No, ale to właśnie w tym momencie można by w jakiś fajniejszy sposób, żeby to pokazać. No bo tutaj tak to nie do końca jest też jasne, jaką ona ma siłę, jakie ona ma właściwości tych swoich tam fotonicznych uderzeń i tak dalej, nie? Troszeczkę mi to przeszkadza, bo nie ma tutaj takiego czegoś, że czuję, wow, jak ta bohaterka fajnie walczy albo coś takiego. Raczej lubię ją za to, kim jest, niż to, jak jest super bohaterką. Znaczy, to jest pozytywne, ale no, zabrakło mi troszeczkę takiego dopracowania na punkcie właśnie graficznym, tym bardziej po tym, co zobaczyliśmy w Infinity War, tak? Gdzie to wszystkie możliwe green screeny były po prostu idealnie wykorzystane. No i druga rzecz, to jest dla mnie konstrukcja troszkę tego filmu. To znaczy, początek jest bardzo niemrawy. Początek jest taki, że w ogóle myślisz sobie, o Boże, jeśli tak mają być, jak tak mają wyglądać te 2 godziny, to ja dziękuję. No, znaczy to na szczęście jest te 20 minut, powiedzmy, nie? Potem się już, no szczególnie drugi akt, to jest, to na ziemi, kiedy pojawia się już Samuel L. Jackson. Tak. I agent Coulson tam, znany też. Coulson, wsiadaj Coulson. Coulson. Tak, Coulson od razu. Nie, Coulson jest super, ale no to wiadomo, że on rolę ma w troszeczkę innych rejonach. Nie i co tutaj chodzi z Coulsonem, nie? Nie. I jak bardzo mnie to bawi. Nie wiem, o co ci chodzi z Coulsonem. Ja wiem, o co chodzi z Coulsonem, bo na przykład Agentów Tarczy oglądałem, taki serial jest, wiesz? I w Avengersach był, no nieważne. To tamte te wszystkie żarciki, relacje są najfajniejsze. I ta końcowa rozpierducha, no nie robi na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. No tak jest bez szału troszeczkę, aczkolwiek bardzo cenię wykorzystanie sceny z Indiana Jonesa, kiedy mamy walecznego muzułmanina z mieczem, tylko że tutaj gra go w sumie Jude Law, a potem wiadomo, co się dzieje, tak? No i to właściwie tylko tych rzeczy mógłbym się doczepić, bo to jest przyjemny seans po prostu z bohaterką, którą się od razu chwyta i którą chce się widzieć w tych Avengersach, chce się widzieć, jak ona będzie reagowała z innymi postaciami, bo to jest największą jej mocą, nie? Dlaczego jest tak, że ona się pojawiła dopiero teraz. Że wcześniej w ogóle, no nie wiem, może ja też za mało siedzę w tym całym uniwersum, ale że wcześniej w ogóle nie słyszałam o tej postaci, że ona się pojawia, kurczę, tyle, że złego się działo na ziemi, ona nagle teraz się pojawi, jak połowa ludzi zniknęła. To nie do końca jest prawda też i ten film troszeczkę wyjaśnia, bo właśnie o tym nie wspomnieliśmy. Ten film się dobrze zazębia z MCU. No, bardzo dobrze. Widać, przede wszystkim skrzyżowanie ze Strażnikami Galaktyki jest bardzo wyraźne. No wiadomo, że z Avengersami to też tak dosyć płynnie to wchodzi. I tam jakieś takie pomniejsze rzeczy też się może pojawiają. Ale jest wyjaśnione, że ona teraz idzie pomóc ludowi z Króli znaleźć nowy dom, tak? No. Tak już powiedzmy, że to jest taka minimalny spoiler teraz. Przez 20 lat to robiła? No, po całej galaktyce musiała ich pozbierać. No dobra. Jest to w którymś filmie, teraz nie pamiętam w którym, ale gdzieś jest powiedziane, że ona faktycznie się pojawia i ona jest zajęta czymś takim. Aha. Zresztą no to, że ona ma ten pager na koniec, no to wszyscy się mniej więcej już tego spodziewali, że coś takie będzie. Mhm. Bo to jest postać, która też w komiksach właśnie jest często taka nieobecna, bo ona załatwia sprawy w galaktyce, ale Ziemię pozostawia powiedzmy komuś innemu, nie? Ale ja naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak ona będzie działała z tymi innymi postaciami. No. Bo z Kapitanem Ameryką, no to jest coś, na co czekam po prostu. To będą dwa takie posągi, które jak oni się zderzą ze sobą, to będzie super. No z Black Widow może być ciekawie też, mam wrażenie. No, moim zdaniem Black Widow całkowicie zniknie i wszystkie inne babki znikną przy niej. No właśnie, ja mam nadzieję, że będzie odwrotnie. To znaczy, że stworzą swoje, my jesteśmy Women Avengers. Solidarność jajniku będzie. Tak? Tak, będą synchronizować okresy zamiast zegarków. Przepraszam. Dobra, to był lekko szowinistyczny żart, ale Joanna też się śmieje, więc... Endgame. To był nasz endgame, dziękujemy. Polecamy do kina później. Oczywiście, nie? Oczywiście. Jak najbardziej. Tak. Zabraliśmy naszą mamę. Bardzo jej się podobało i chciała jeszcze raz chyba zobaczyć ten film. Tak. Zresztą, jeśli nie jesteście tylko tymi trollami, które się czepiają, że tam feminizm, to myślę, że ten film będzie jak najbardziej dla was. Jeśli podobały wam się Strażnicy Galaktyki, albo Ant-Man, albo Doctor Strange, śmiało. Ten film ma w sobie właśnie coś takiego, że z jednej strony jest taki fajnie rozrabiarski, ale z drugiej strony jest filmem, na który spokojnie możesz zabrać dzieciaka. Mhm. Tak, no bo tutaj krew jest niebieska. Krew jest niebieska. Właśnie, nie ma tak zwanych scen. Jest jedno mother, ale niedokończone. Tak. Przetłumaczone, no właśnie tłumaczenie moglibyśmy jeszcze powiedzieć, bo Kapitan Nygus.
Czy tam nie, nie wiem jak to było. Porucznik Nygos. Porucznik Nygos, a tam porucznik Kłopot chyba było, nie? Trabu. Tak. No to tak, no dobra, to tam pójdźmy powiedzmy sobie tam. Ale mi się na przykład podobało w dosłownym tłumaczeniu, wydawało mi się, że to tam wkładałam, przetłumaczone na nie ma kanapeczki, to było fajne. Ale tam były takie 2-3 momenty, gdzie mówię, o, czy to jest film PG-13? No dobra, nieważne. Tam jest kilka takich elemencików, ale mało. Więc mimo tej dygresji wracamy, jak najbardziej polecamy. Tak, tak, tak. Do zobaczenia i jakbym miał wystawić ocenę, to wiemy, u mnie to jest 7. Taka ja chyba tam, no kurczę, nie wiem. Wydaje mi się, że 7 to jest za mało na to, jak bardzo ten film jest dla mnie fajny, a 8 to już jest, kurde, to jest 8, no. To jest taka wysoka ocena, nie wiem. To znaczy, ja czekam przede wszystkim na kolejny film, z których będzie Carol Danvers. Po prostu. Bo to jest coś takiego, że ja chcę sobie powiesić plakat Kapitan Marvel. No. I chcę wstawać codziennie rano, czesać sobie brwi. Tak. Dobra, idziemy sobie czesać brwi. Znaczy, wiesz, jak nie, tak. Aha, no dobrze, że to wszyscy będą widzieli na naszym podcaście. Tymczasem. My mówimy papa i do zobaczenia, Kapitan Marvel. Do zobaczenia, Kapitan Marvel. Ahoj.